16 sierpnia odszedł od nas po długiej chorobie arcybiskup Henryk Hozer, arcybiskup warszawsko-praski, ale też człowiek niezwykły dla polskiego kościoła. Ksiądz Łukasz Gołaś, Pallotyn, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Proszę księdza, to jest człowiek o wielu twarzach. Tak? I arcybiskup, organizator kościoła, i misjonarz w Afryce, i człowiek, który ostatnio stwierdzał, czy rzeczywiście w Mediugorie to jest jakaś ludowa legenda, czy też są jakieś ciemne siły, czy też to jest rzeczywiste objawienie maryjne, tam jest coś niezwykłego. No i również z początków młodości wykształcony lekarz. Która z tych twarzy, z której z tych twarzy będzie arcybiskup Hozer zapamiętany? Historia księdza arcybiskupa Henryka Hozera, biografia jego jest bardzo bogata i można by było rozmawiać wiele godzin i napisać wiele książek. Tak jakby streścić trzy takie bardzo ważne aspekty, to co wczoraj zobaczyłem na trumnie księdza arcybiskupa. Lekarz, pallotyn, misjonarz. I to jest bardzo ważne i na to trzeba zwracać uwagę, bo wiemy, że rozpoczął swoje życie od tego, że studiował medycynę, był lekarzem i dopiero wtedy, kiedy już został tym lekarzem, kiedy posługiwał w szpitalu, poczuł powołanie, chciał czegoś więcej i przez to, że znał pallotynów, wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, tam poznał historię naszego założyciela, świętego Wincentego Pallotiego, i tam chciał też nie tylko leczyć ciała, tak jak leczy lekarz, ale chciał również leczyć duszę. I jego takim wielkim umiłowaniem było to, aby wyjechać na misję, aby pomagać drugiemu człowiekowi, aby to swoje doświadczenie i lekarskie, i duchowe nieść tam, gdzie tego nie ma, gdzie ludzie potrzebują tego. No i wyjechał do Rwandy, tam też posługiwał, tam zakładał szpital, tam też realizował charyzmat i ten lekarski, i ten pallotyński. Ta historia, ta biografia naszego arcybiskupa Henryka Hozera to swoiste świadectwo. Świadectwo, które dzisiaj, szczególnie w 2021 roku, jest bardzo potrzebne, bo wiemy, że arcybiskup Hozer stał zawsze pierwszy na straży. Na straży prawdy, na straży naszej religii chrześcijańskiej, ale też bardzo bliska mu była rodzina. I to też realizował jako biskup warszawsko-praski tutaj w Warszawie, gdzie skupił swoją posługę na rodzinie, powołał wspólnoty, które zajmują się rodzinnymi, wiedział, co małżeństwa przeżywają, jakie kryzysy, jakie problemy. Też powołał specjalny zespół, który składał się ze 120 osób, którzy pomagali tym rodzinom. To nie byli tacy zwykli ludzie, ale to byli ludzie z doświadczeniem, którzy mieli służyć drugiej osobie, więc widzimy tutaj, że ta jego posługa, to co nam tutaj zostawił, naprawdę jest bardzo mocne. Całe swoje życie oddał służbie drugiemu człowiekowi, jako lekarz, jako duszpasterz, jako misjonarz, a później już w tych ostatnich latach jako wizytator Ojca Świętego tam przy parafii Świętego Jakuba w Medjugorje, gdzie ludzie po prostu go pokochali. Ja osobiście byłem kilka razy i podczas ostatniego naszego spotkania w Medjugorje na przełomie stycznia, lutego widać było, że to była bardzo dobra myśl papieża Franciszka, posyłając tam arcybiskupa Hozera, bo naprawdę postawił Medjugorje na nogi, ustabilizował wiele spraw, a przede wszystkim pokazał, co tam jest najważniejsze, że sakramenty, że msza święta, że sakrament pokuty, pojednania, adoracja, bo już objawieniami zajmowała się oddzielna komisja. On był tam jako duszpasterz i te swoje duszpasterstwo, myślę i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że w 100% zrealizował. A jak to się stało, że Pallotyn został arcybiskupem Warszawy? To jest nieczęsta sytuacja. No nieczęsta, to już myśl Ojca Świętego, który powołuje biskupów, pasterzy, więc myślę, że to doświadczenie arcybiskupa Hozera, to
ta jego praca misyjna, później praca w sekretariacie do spraw ewangelizacji narodów, jako podsekretarz w Watykanie, to jego doświadczenie pracy wpłynęło na to, że Ojciec Święty Jan Paweł II na początku mianował go arcybiskupem w tym sekretariacie, a później papież Benedykt tutaj w warszawsko-praskiej diecezji jako pasterza. To, co działo się chociażby jesienią ubiegłego roku na warszawskich ulicach, te ataki na kościoły, no taka najprostsza analogia jest taka, że misjonarzy to trzeba tu wysyłać i tym ludziom mówić, kim jest Chrystus, gdzie jest religia i w ogóle co oni robią, bo oni sami nie wiedzą. No właśnie, dzisiaj potrzeba nam tej ewangelizacji, szczególnie tutaj u nas w Polsce. Potrzeba nam wyjść też do drugiego człowieka i towarzyszyć mu, słuchać go, rozmawiać z nim, ale też no, naprowadzać na tą właściwą drogę, która jest ważna i istotna, tą drogę, którą mamy iść. To jest szalenie ważne i myślę, że i historia, i posługa księdza arcybiskupa, i też i nasze doświadczenie, te, które my wynosimy z rodziny, które wynosimy z domu, które wynosimy z kościoła, z Ewangelii, z dobrej nowiny, to jest taki dobry scenariusz, aby poprowadzić tą drugą osobę do Pana Boga, aby może pokazać jej ten dobry kierunek. A tak prywatnie, bo większość z nas miała do czynienia z arcybiskupem, jeżeli miała, no jako oficjalny, prawda, wykonywał swoje czynności, słuchał, mówił kazanie, które słuchaliśmy, ale jakim był człowiekiem prywatnie? Był człowiekiem przede wszystkim dobrym, takim pełnym pokoju, prostym. Ja miałem kilka takich spotkań, kiedy mogliśmy wspólnie porozmawiać. On był takim człowiekiem, który pytał o zdanie, który pytał, co ty myślisz, Łukasz, jak sądzisz? Ja pamiętam ostatnie moje spotkanie z księdzem arcybiskupem, kiedy to miesiąc temu zadzwonił do mnie wieczorem i mówi, Łukasz, jakbyś mógł przyjechać i odprawić mi mszę świętą. On wtedy już był leżący w swoim mieszkaniu w ołtarzebie, w seminarium. I to też dla mnie było takie bardzo mocne przeżycie, bo no, muszę to przyznać, że też było takie pożegnanie. On chyba już czuł, że odchodzi z tego świata, że już te dni są jakoś blisko i wiedział, że plany Boże mogą być inne i pomimo tych diagnoz lekarzy on czuł to, że to już zbliża się ku końcowi. Dla mnie naprawdę bardzo mocne takie doświadczenie, które na pewno zapamiętam do końca. Człowiek, który bardzo wiele wniósł do polskiego kościoła, bardzo wiele wniósł do życia ludzi w miejscu, gdzie służył, w tej pierwszej misyjnej placówce w Ruandzie. Czy dzisiaj spodziewamy się jakiejś delegacji z tej Ruandy? Ktoś się chociaż połączy? Już wczoraj przyjechali nasi współbracia, którzy pracują w Afryce, którzy posługują tam, których formował ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Wczoraj miały miejsce pierwsze uroczystości w Ołtarzewie, w kościele seminaryjnym w naszej wspólnocie palotyńskiej i tam były takie świadectwa, przemowy końcowe, więc myślę, że jeszcze dzisiaj będzie taki czas, kiedy o godzinie 12 spotkamy się w katedrze warszawsko-praskiej, gdzie będziemy mogli pożegnać księdza arcybiskupa wraz z całym episkopatem. Nasi widzowie będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. O godzinie 12 rozpoczynamy transmisję z tych wydarzeń, także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Pamiętajcie, o 12 w Republice będzie transmisja. Osobą, które chciałyby się zapoznać z postacią arcybiskupa Hozera, jakieś książki, filmy, literaturę, co ksiądz poleca? Ja myślę, że najprostszym takim sposobem będzie wejście do internetu i wpisanie w wyszukiwarkę arcybiskup Henryk Hozer. Tam mamy naprawdę bardzo wiele homilii, przemówień, kazań, konferencji. To jest bardzo bogate źródło, w których zostały zapisane te ostatnie chwile.
Tak poczułem ostatnio taki moment, aby przygotować taki krótki film związany z posługą księdza arcybiskupa Henryka Hozera, w którym przypomniałem niektóre momenty, bo ich naprawdę było szalenie wiele, w których po prostu dzielił się swoją wiarą, ale też mówił o odejściu, mówił o pożegnaniu, mówił o tym, co zostało już zrealizowane, ale również zostawia nam w tym filmie takie wskazówki, jak dalej żyć, jak dalej posługiwać, jak dalej dawać siebie innym. Bardzo pięknie dziękujemy. O 12:00 zapraszamy Państwa na transmisję uroczystości pogrzebowych księdza arcybiskupa Henryka Hozera. W naszym studiu ksiądz Łukasz Gołaś-Palotyn, który, no właśnie, nakręcił filmik, który za chwileczkę zobaczymy i obejrzymy, to wspomnienie o księdzu arcybiskupie. Bardzo pięknie dziękujemy. Również dziękuję. A Państwa zapraszam na projekcję. Wam wszystkim dziękuję. Za Was się modlę. Was wspominam i jednocześnie powierzam się Wam, Waszym modlitwom, bo czekają mnie jeszcze trudne zadania. Mama była bardzo, bardzo wykształcona religijnie, bo chodziła do męskiego liceum klasycznego w Chojnicach, jako tam dwie dziewczyny były przyjęte jako eksterni. Była dla mnie zawsze wzorem i tak byłem w nią zapatrzony w pewnym sensie. Chcę mówić, że czuję, że mam powołanie kapłańskie do właśnie życia również konsekrowanego, ale nie jestem tak do końca pewny, czy to nie są iluzje jakieś. I mówię, a może mi ksiądz zechce powiedzieć, jak ksiądz powołanie otrzymał, jak to przyjął, prawda? Bądźcie sługami, jakim był Jezus Chrystus, który jako niewolnik obmywał stopy swoich uczniów. Bądźcie jak On, ten właśnie kapłan Ojca Niebieskiego. Wracam tu jak do swojego domu, dlatego że tu się kształtowała nie tylko moja sylwetka, czy powiedzmy świadomość kapłańska, ale również palotyńska. I każdy skrawek tego miejsca jest mi bardzo drogi. Idźcie w świat, tam gdzie was posłają, nie dyskutujcie. Idźcie tam, gdzie Bóg was posyła głosem Kościoła. To zawsze jest dla was wielkim ubogaceniem, wielkim doświadczeniem. I to doświadczenie się kumuluje, się okazuje, że jest bardzo logiczne. Bóg nas prowadzi przez różne meandry po to, żebyśmy doszli do tego celu, który On nam wyznacza. Uświadamiamy sobie, że nasze powołanie to nie jest nasza zasługa. Nasze powołanie jest darem, które przyjmujemy z radością i wdzięcznością. Tylko w ten sposób będziemy postępowali w sposób godny powołania, że Pan Bóg nas wybrał, byśmy nosili skarby w tych glinianych naczyniach, jakim jesteśmy. I gdy odchodzę z urzędu, przecież nie odchodzę z posługi biskupiej.
i gdzie mnie Kościół postawi, tam będę służył aż do śmierci. Jeżeli ja stąd odchodzę, to z tą świadomością, że to wszystko jest w was. To jest wszystko wcielone. I to jest najważniejsze. Bo jeżeli to jest w was, to stajecie się świadkami. Przecież na to stawialiśmy. My nie mamy tylko głosić teorii, ale być świadkami tego, czym żyjemy. I takimi jesteście. I na pewno odkryliście ogromne pokłady wyzwolenia, powiedziałbym. Wyzwolenia do życia małżeńskiego, harmonijnego i pełnego tych wszystkich wartości, które Pan Bóg zawarł w swoim projekcie miłości, jaki jest małżeństwo i rodzina. A ja dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, bo doświadczyłem ogromnie dużo dobra, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Przypominam sobie te pierwsze lata mojego posługiwania, gdy byłem przedmiotem niezwykle gwałtownych agresji medialnych ze wszystkich stron skierowanych. I wówczas, w takim dramatycznym momencie, przypominam sobie mszę świętą Krzyżma, gdzie wszyscy kapłani stanęli po mojej stronie. I wtedy się poczułem rzeczywiście ich pasterzem. Ale też mam poczucie niedosytu. Przecież zdaję sobie sprawę, że tyle miejsc mogłem jeszcze odwiedzić i nie zdołałem. Ale czas jest krótki, to też jest zdanie świętego Pawła. I myślę, że mój następca będzie miał więcej możliwości dokonania tego dzieła.